Koszmar. Nie martw się, żeberka zawsze wracają do menu. Wszystkie bilety na Aerosmith sprzedane. Kiedyś umieliśmy zdobywać bilety i zakradać się na scenę. Co się z nami stało? Oni. Tina zużyła mój cały żel do włosów. Nieprawda. Zejdź na dół, Tina. Wzięłaś żel siostry? Nie. To dlaczego stoją ci włosy? Zobaczyłam potwora. Nie ruszaj rzeczy siostry. A ty dlaczego trzymasz wszystko na wierzchu? Bo jest głupia. Mam cię znowu doprowadzić do płaczu? Mam uczulenie na krem, którym wysmarowałaś pięść. Sprawdzimy? Teraz nie używałam. Pamiętasz, jacy kiedyś byli słodcy? Nie. Ja też nie. Byle do przodu. Co za strzał, trzeci z rzędu. Ten dzieciak uratuje byki. Gdyby umiał uratować moje małżeństwo, zapomnij na chwilę o rozwodzie. Masz rację. Powiedzcie prawdę, czy jestem seksowny? Bo zdaniem Marion skończyły się chipsy. Nie wiesz, gdzie są. Zrobię, jeśli będzie trzeba. Mój dom, moje chipsy. Mówi, że nie umiem być czuły. Czyż to nie jest czułe? Jak Fitz się trzyma? Psuje mi radość z meczu. To twój przyjaciel. Musisz go podtrzymać na duchu. Racja, on nigdy mnie nie zawiódł. Poprawię mu humor, choćby to miało zająć całą noc. Wyszedł. Tak. Jesteście niemożliwi. Zaprośmy go na obiad, żeby nie jadł sam w swojej norze, bo to żałosne. Wcale nie. Zanim poznałam Perry'ego, ciągle jadałam sama. Z kotem. A wieczorem wołałam go, żeby założył piżamę. Ale było śmiechu. Idziemy do niego, zanim rzuci się pod autobus, jak twój kot. Ładnie się urządziłeś. Chcę rozwodu. Ja też. Pilnuję mieszkania kuzyna. Miło, że wpadliście. Jesteś w dołku, a na niczym nam tak nie zależy, jak ale widok. Na dachu jest basen, a na dole bar. Mogę dać wam klucze. Serio? Fajnie będzie mieć z kim pogadać. Kiedy wczoraj grałem w bilard, wciąż myślałem, jakie puste jest moje życie. Poczekaj, masz stół do bilarda? Wybacz mu, niektórzy mężczyźni nie potrafią wyrażać uczuć. Stół do bilarda i pinball. Kocham cię. Świetny bar tuż pod nosem. Urządzimy taki u nas? Jasne. Napij się jeszcze. Dużo tu ładnych kobiet, Fitz. Nie zdołam do żadnej zagadać. Czułbym się, jakbym zdradzał Marion. Nie myśl tak, jesteś wolny. Zabawny i atrakcyjny. Żadna ci się nie oprze. Wypatrujcie takiej, która już dużo wypiła. Może tamta? I co jej powiem? Jestem frajerem, ale mam żonatych przyjaciół? Żona mnie nie chciała, a ty? Popracujmy nad tym. Zdejmijmy obrączki i udawajmy wolnych. Zapoznam się z nią, a potem zaczepimy dwóch przystojniaków. Mówię o was. Bez obrączki czuję się nagi. Ale lepiej niż kiedy patrzę w lustro i zastanawiam się, gdzie popełniłem błąd.
Mogę się przysiąść? Proszę. Nie będę wyglądała na samotną desperatkę. W tym mieście ciężko znaleźć przyzwoitego faceta. Postawić ci drinka? Zjeżdżaj. Jestem Judy, Dennis. Też tu mieszkasz? Nie, tylko rozglądam się za okazją. Bingo! Spójrz na tych dwóch amantów. Tych głupkowatych? Lubię takich. Poluję na głupków. Ten w czerwonej koszuli jest niczego sobie. Zamawiam go, wygląda na głupszego. Możemy się przysiąść? Śmiało, jesteśmy wolni. Dwóch wolnych facetów bez żon. Bo ich nie mamy. Jestem Judy, a to Dennis. Fitz, a to mój przyjaciel Rick. Ale mówią mi Bill. Jesteście stąd? Mieszkam na górze. Ja też. No proszę. Bądź dobrym sąsiadem, Fitz, i postaw Dennis drinka. Nie odmówię. Nie sądziłem, że tak atrakcyjna kobieta... Chyba nie jesteś facetem. Kiepsko ci idzie. Może ja ci postawię. Dzięki. Czyli nie jesteś facetem. Mamy go z głowy. Co robimy? Już późno. Trzeba wykąpać Tinę, pomóc Lauren z lekcjami, zluzować Lindę. Trudno, wracajmy. Albo... Było super. Nie masz odparzeń. Dobry dywan. Nie ma to jak rozbierany bilard. Specjalnie przegrałam. Co za wieczór. Sauna, stek, szampan, a to jeszcze nie wszystko na S. Nie zrozum mnie źle, ale rozwód Fica to najlepsze, co mogło nas spotkać. Żadnych trosk, własna chata, znowu jest 87. Przed dziećmi, kredytami, długami. Na pewno chcesz się żenić? To nie musi się kończyć, dał nam klucze. Mamy własną rajską wyspę, którą zawsze możemy odwiedzać. Mamy już inne życie. Nie takie jak to, ale wcale nie najgorsze. Wyjechałem na kilka tygodni, zostaw wiadomość. Dostałam ten numer od Judy i zastanawiam się, kiedy wróci. Brian, wracaj tu. Lauren mnie bije, przestań go bić. Nie zamykaj drzwi, Tina. Odbiorę. Wolnego. Wolisz być tu, czy... Otwórz drzwi, liczę do trzech. Przestań się śmiać. Chcę zostać na wyspie. Zdążymy się zdrzemnąć, zanim wstanie. Cześć. Dzień dobry. Wcześnie wstaliście. Jak minął wieczór? To był obłęd. Dzwoniłam, ale chyba pomyliłam numery. Wam też pewnie nie było lekko z Ficem. Chwilami było ciężko, a chwilami czule. Dobrzy z was przyjaciele. Zaparzę kawy. Gotowy do pracy? Nie wróciłeś na noc do domu. Nie chcę być wścibski, ale było barabara? Poszliśmy do Denise porozmawiać. Coś z tego będzie? Tylko znajomość, ale ona jest świetna. Pracuje w United Center i dostaje bilety na różne imprezy. Chce nas zaprosić na mecz byków. Miejsca na parkiecie. Znowu zabawa na parkiecie.
Nie możemy znowu zostawić dzieci. Musimy wspierać kwitnący związek Fitza. Niedługo zmądrzeje i go rzuci. Dobrze gada. Jeśli znajdziesz opiekunkę. Idziemy? Muszę się przebrać. Też muszę się wystroić na randkę. Jak się nie wypiórkujesz, to nie pofiglujesz. To był Fitz? Biedak nie spał całą noc. Co by go mogło rozweselić? Lubi koszykówkę, a przyjeżdżają byki. Zabierzmy go. Ale ktoś musiałby zaopiekować się dziećmi. Zgoda, skoro mogę pomóc Fitzowi, obiecuję, że to ostatni raz. Znowu? Musicie iść oboje? Ja słucham Bilgo roz... Dla Fitza. Ostatni raz, obiecuję. Znowu was potrzebuję? Niech pójdzie do psychologa. Obiecuję, że to już naprawdę ostatni raz. Dobrze. Co wy tacy wystrojeni? To mu poprawia humor. Nie ma to jak w cudzym domu. Ostatnio często unikamy rodziny. Nie stajemy się złymi rodzicami? Powinnaś powiedzieć nie, żebyśmy poszli na steki do jacuzzi. W takim razie nie. Nie wiedzieliśmy, że będziesz. Na chwilę, zaraz wracam do domu, gdzie moje miejsce, do Marion. Marion nie umywa się do Denise. Tato umie się bawić. Porozmawialiśmy. Marion już nie jest taka jak wcześniej. Poza tym mamy dziecko. Mamy trójkę, ale nie przejmujemy się nimi. Popełniasz błąd. Każdy, kto poznał Marion, wie, że to wredna jędza, która roznosi nieszczęścia jak zarazę. Bardzo wesołą zarazę. Cześć, Marion. O was mówiłam gorsze rzeczy. Chcecie posłuchać? Wybacz nasze słowa. Słowa Billa, ja nic nie mówiłam. Wiem, że kiedyś byłam sztywna, ale pracowałam nad sobą. Dlatego Daniel, znaczy Fitz i ja spróbujemy od nowa. Od teraz nasz dom będzie radosny. Nawet sypialnia. Brałam lekcje. Ciekawe. Dostałam szóstkę. Zbierajmy się. Dostała szóstkę. Żegnaj, rajska wyspo. Zostaną nam zdjęcia. Jeśli ktoś je wywoła. Gdzie Fitz? Mam 4 wejściówki dla VIP-ów na Aerosmith. Jak ci się udało? Od miesięcy nie ma biletów. Bilety to pryszcz. Trudniej było z przepustkami na afterparty. Matko Boska. Zostawiłem... Cześć. Miło cię widzieć. Muszę ci coś powiedzieć. Najpierw ja ci coś powiem. Wstrzymaj się. Ma dla nas VIP-owskie bilety na Aerosmith. Składam do kupy moje małżeństwo. Randka z drugą kobietą to chyba zły początek. Nie bądź taki pewien. Marion brała lekcję, może ją to kręci? Denise, wybacz, że tak znienacka, ale wracam do żony. Trzymam za was kciuki. Może jestem egoistą, ale myślałem, że się zdenerwujesz. Mam poudawać? Nie trzeba. Pomóż mi z tym pudłem. Już po koncercie. Dlaczego? Bez randki mi nie zależy. Znajdziemy ci kogoś innego. Łatwo ci mówić. Złapałaś już faceta. Chcesz go?
Serio? A wy? To przelotna znajomość. Jest miły, ale chce mieć dzieci, a ja nie bardzo. Znajdę innego. Skoro nalegasz... Bill, pójdziesz na randkę z Denise. Nie spytasz dlaczego? Nie. Jak wyglądam? Wiesz, że do niczego nie dojdzie? Wstęp wolny dotyczy jedynie koncertu. Ostatni raz zabieram żonę na randkę. Chyba, że nie licz na to. Hey, Denise. Przynieś piwo. Dzięki, że mi odstąpiłaś Billa. Nie żałujesz? Bawcie się dobrze. Poza tym wiem, że do niczego nie dojdzie, bo nie lubisz się spieszyć. Tak było z Ficem, ale jeśli Bill się postara, raczej się nie postara. A może tak, raczej nie. Trzymaj kciuki. Na ty nogi razem. Niezła chata. Fitz tu mieszkał? Pamiętaj, że mieszka z Billem, ja z nim chodziłam, ale teraz chodzi z Denise. A my poznaliśmy się w sieci. Jakbym musiał szukać dziewczyn w sieci. Najważniejsze, że zobaczę Destiny's Child. Kłamaliśmy, idziemy na Aerosmith. Co? Nie na Beyoncé? Nie poszedłbyś, gdybyśmy powiedzieli prawdę. Wiadomo, Aerosmith są do bani. Poznajcie Maca. Bill, Mac, wiem, że się nie znacie. Miło mi. Mówiłeś, że będzie Beyoncé. Zbierajmy się. Czekamy na limuzynę. Rozgośćcie się, a Bill pokaże mi widok z balkonu. Pokażę też Macowi. To idźcie podziwiać widoki, a my zabawimy się w pokoju gier. Masz pokój gier i mnie nie zaprosiłeś? Dopiero się poznaliście. W samą porę, żeby zobaczyć aeroplan. Aerosmith. Jeden pies. Muszę się napić. Coś tu nie gra. Skądże? Może wolicie ze sobą pogadać zamiast iść na koncert. Ten człowiek jest mi zupełnie obojętny. Dobra. Bomba, limuzyna przyjechała. Bill, nie spodziewałeś się mnie? Nie znam pani. Wracaj do domu i zajmij się dziećmi. Masz dzieci? Masz dzieci? Nie poznajesz mnie, mamo? To się nazywa koncert. Pan Fitzsimmons już tu nie mieszka, więc co tu robicie? Macie dzieci ze sobą? Są małżeństwem z trójką dzieci, która już dawno powinna trafić pod opiekę społeczną. Udawaliśmy nieznajomych, żeby pomóc Ficowi kogoś poznać. Ale zrobiło się fajnie, bo mogliśmy oderwać się od codziennej rutyny przy dzieciach. Nie bierzcie tego do siebie. A da się wziąć? Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał. Ja tak. Ja też. Oraz ja. Lekkie zdenerwowanie to żadna krzywda. Czy kogoś to zabolało? Mnie. Mnie też. Oraz mnie. Spadam stąd. Masz żonę? Nie. Chyba rozumiesz dlaczego. Pójdziesz ze mną na Aerosmith? Chętnie. Przecież ich nie znosisz. Ona mnie do nich przekona. Strasznie nam przykro. Spędzimy ten wieczór w rodzinnym gronie. Nie musimy jechać do domu. Tu jest super. Wielka plazma, jacuzzi, pokój gier. Serio? A my zasługujemy na karę. Wrócimy do domu przemyśleć nasze egoistyczne postępowanie. Nie oczekuj, że nam wybaczą darmowo. Musimy zasłużyć na wejściówkę do ich serc. This is so great.
Wspaniała kara. Chodźmy się ukarać. Dobrze wam tak. Znowu zostaliśmy sami, jak za dawnych... Zamykaj. Obiecuję, że to ostatni raz. Wersja polska MTV Networks Polska. Tekst Michał Orzechowski. Nadzór merytoryczny Michał Wdowiak. Czytał Paweł Buchlewicz.